Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przyjechał w sobotę do Stalowej Woli po to, by wraz z mieszkańcami powiatu wymienić makulaturę na drzewko. Kolejna edycja akcji zakończyła się sukcesem. Nie odstraszyła nawet deszczowa pogoda. Już od wczesnych godzin rannych chętni ustawiali się w kolejce po sadzonkę za makulaturę. Minister oddał 15 kg makulatury w ramach akcji Drzewko za makulaturę zorganizowanej już po raz drugi przez powiat stalowowolski. Jedna sadzonka kosztuje 5 kg papieru. Maksymalnie można było zabrać do domu 5 drzewek. Rekordzista zajechał na plac przed starostwem z półtonowym papierem. Akcja w ubiegłym roku przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów i tym razem nie było inaczej. Pierwsi chętni na sadzonki ustawili się w kolejce już o godzinie 6 rano. Na godzinę przed startem kolejka stojących z makulaturą sięgała po bramę na parkingu starostwa powiatowego. O 9, kiedy to rozpoczęło się ważenie, ogonek sięgał już po bloki na Siedlanowskiego. Chętnych na drzewka było bardzo dużo. Stojących w kolejce mieszkańcom czas umilała muzyka. Wśród drzewek do odbioru były i tuje, i jałowce, i czereśnie, i głuk, i dzika róża. Wszystkiego do rozdania aż 5000 sztuk. Było więc w czym wybierać. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz swoje 3 sadzonki przekazał najmłodszym mieszkańcom powiatu, którzy wraz z rodzicami przyszli oddać makulaturę. Nie ukrywał, że taka akcja przydałaby się każdemu starostwu w kraju. W końcu to połączenie ekologicznej, uświadamiającej akcji z pożytecznym zbieraniem surowców wtórnych. Tylko mi się cieszę, że w sobotni poranek możemy się spotkać przed starostwem powiatowym w Stalowej Woli, z panem starostą, z mieszkańcami, bo oni przyszli od 6-5 rano. Dzisiaj tutaj z kilogramami makulatury. Pozbierali stare gazety, stare książki, całą makulaturę z domów, z gospodarstw domowych i przyjechali tutaj z całego powiatu, żeby oddać, żeby być proekologicznym, a w zamian za tą makulaturę otrzymają drzewko. Za każde 5 kg jest możliwość jednego drzewka. Ja oddałem 15. 3 drzewka otrzymałem, przekazałem je innym mieszkańcom Stalowej Woli, tym najmłodszym. Cieszę się, że mogę w tej akcji uczestniczyć, bo ona jest warta poparcia. Po pierwsze, robimy porządki na wiosnę we własnych domach, zbieramy tą makulaturę i nie wyrzucamy razem z innymi śmieciami, nie wyrzucamy do jednego kubła, bo to nie służy ani ekologii, ani też rozwojowi gospodarczemu. Przychodzimy tutaj, przynosimy zbędne materiały i w zamian otrzymujemy drzewka, czyli też jesteśmy proekologiczni w zalesianiu, w upiększaniu naszych ogródków, naszych miejsc, gdzie żyjemy, gdzie funkcjonujemy. Super pomysł, warto ten pomysł przeszczepić nie tylko na całe Podkarpacie, ale i na całą Polskę. Chciałbym, żeby każde starostwo powiatowe robiło taką akcję raz w roku, szczególnie na wiosnę. Ten recykling, bo też warto o recyklingu powiedzieć kilka słów, jest dzisiaj bardzo potrzebny. Na jedną tonę papieru potrzeba wiele drzew, wycięcia wielu drzew. Warto, żeby ten papier był kilkukrotnie użyty, bo przetworzony jest naprawdę tyle samo warty. Będę zachęcał i w Polsce, i tu na Podkarpaciu do takiej akcji, do tego promowania ekologicznego sposobu funkcjonowania i życia. Minister podkreślił, że od najmłodszych lat powinno się uczyć dzieci segregacji, wpajać im do głów podstawy proekologiczne. Bo ja się cieszę, że jest bardzo dużo dzieci, bo wtedy one mają ten szacunek, tą kulturę ekologiczną. Potrzebna jest ta nauka od samego początku, od najmłodszych lat. W rozdawaniu sadzonek pomagali studenci inżynierii środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Dzięki nim akcja szła sprawniej, ale i tak swoje trzeba było odczekać. W końcu w jednej kolejce ustawiało się po co najmniej 300 osób. Po zważeniu papieru dostawało się kwit, z którym trzeba było udać się do kolejnej kolejki po sadzonkę. Nikt jednak nie narzekał. Nagrodą za cierpliwość były w końcu drzewka.